młody lubuszanin. Tak się czeka na nowy dom. Myślę, że z biegiem czasu na pewno będzie coś fajnego przygotowanego z naszej strony od młodych dla młodych. Dziś będę mieć przyjemność przeprowadzić wywiad z osobami z naszej szkoły, ze Zespołu Szkół Odzieżowych imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Opowiedzą oni o swoich talentach i pasjach. Opowiadam również o odgracaniu, sprzątaniu i minimalizmie. Właśnie dzisiaj chciałabym o tym minimalizmie opowiedzieć. Minimalizm bardzo często kojarzony jest jako posiadanie małej ilości rzeczy. Teraz opowiedz nam o swojej twórczości muzycznej. Człowiek, będąc na tym świecie, po prostu potrzebuje poznać jak najwięcej. Wiadomo, że niemożliwym fizycznie jest, że pozna całą wiedzę tego świata, ale może przynajmniej próbować. Witam Państwa w parku Wiosny Ludów. Gdzie? Zapytam się kompletnie losowej osoby, co to jest. Przepraszam, dokąd prowadzą te schody? Donikąd. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Anną Kowalczewską, która jest gorzowską artystką. Aniu, powiedz proszę, skąd wzięła się u Ciebie pasja do malowania? Dzisiaj naszym gościem jest artystka Anna Porowska. Cześć Aniu. Cześć, witam serdecznie. Dziś jesteśmy w Krzeszycach i porozmawiamy z Zuzanną Abramek na temat jej niezwykłej pasji. Ja poprzez swoje humorystyczne, czasem prześmiewcze teksty staram się zakłamać tą szarą rzeczywistość. To jest coś, co interesuje mnie najbardziej. Tak, smoki, magia, ale również statki kosmiczne. Wszystko, co jest poza światem rzeczywistym naszym, ale to nie znaczy, że uciekam przed tym światem. Nasza grupa zajmuje się rekonstrukcją historyczną wieku XIII, dokładniej ziem tutaj naszych lokalnych, czyli ówczesnego Landsberga.